Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox, a dzisiaj powiem sobie o teaserze na stronie Scott Games. Tak, wiem, już dawno ten teaser wyszedł i były jego aktualizacje, ale nie w wyglądzie. W prawym dolnym rogu możemy zobaczyć napis "Jestem w każdym z nich". Chyba tak. Czyli, że ten animatronik, że części tego animatronika są w każdym z animatroników. Drugą bardzo ciekawą rzecz jest to, w kodzie źródłowym była zagadka, którą ja pominąłem i teraz możecie ją zobaczyć rozszyfrowaną na ekranie. Te animatroniki mogły być wynajmowane przez ludzi do różnych imprez, zabaw lub różnych uroczystości, czyli te animatroniki mogły być wynajmywane przez różne osoby, ale w nocy były przechowywane w magazynie, prawdopodobnie pod ziemią. Dodatkowo możemy zobaczyć na tym planie, że w ostatni dzień tygodnia, czyli w niedzielę, wszystkie animatroniki są wynajmywane przez tą samą osobę, albo wszystkie będą razem w jednym miejscu. Ale moim zdaniem prawdopodobnie w tym dniu może się okazać, że dojdzie do jakiegoś wypadku. Nie wiem, swoje opinie piszcie w komentarzu. Dodatkowo w kodzie źródłowym możemy znaleźć interesujący wyraz, który mówi nam o jednej minigierce z FNAF 3 i właśnie się przekonałem, że w tej grze może chodzić o to i animatroniki, ale to jeszcze nie wiem. Przez społeczność na razie ten animatronik, którego widzicie na ekranie, nazywa się Ednarf, czyli po polsku wnętrzności. Nawet niektórzy mówią, że jego oko jest wsunięte do środka. Ja w to nie wierzę. Ja myślę, że on ma tylko jedno czerwone oko po lewej stronie. W kodzie źródłowym strony możemy znaleźć takie zdania jak Silver Log Main C łamane przez O Afton Robotics. Prawdopodobnie Afton Robotics jest to firma, która robiła animatroniki. A w książce z FNAF występuje bohater o nazwie Afton, który w książce był mordercą, ale książka z FNAF jest odrębnym kanonem i w ogóle nie wlicza się w fabułę FNAF. W książce możemy znaleźć bohatera William Afton, który prawdopodobnie we FNAF był stwórcą animatroników. Dlatego umiał łatwo przechodzić obok nich i znał ich słabości. Jeszcze gra daje nam dwa nazwiska, Jeremy Fitzgar i Mike Schmidt. Oprócz tych trzech nazwisk już nie mamy nic. Tak naprawdę inne nazwiska z książki są tak naprawdę nieważne. Więc możemy się dowiedzieć, że William Afton był prawdopodobnie twórcą animatroników. Prawdopodobnie William Afton to nasz purple guy, który jest ojcem dwóch synów we FNAF-ie 4. To mogło wytłumaczyć, dlaczego on właśnie zakłada strój na pracownika pizzerii i dlaczego to właśnie on potrafi zniszczyć animatroniki, nie dostając przy tym żadnych obrażeń. Dobra, bo już się rozgadałem. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i widzimy się w kolejnych odcinkach, więc na razie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!